całe nasze życie to pielgrzymka. Myślę, że dobrze czasami się jest wybrać, wyciszyć od tego całego zgiełku, szumu medialnego, a przecież też z drugiej strony prosić mamy o co. Ja swoje jakieś osobiste intencje, które są dla mnie ważne, a pewnie też i myślałem o trochę innych, którzy tego wsparcia, tej pomocy Czarnej Madonny na pewno potrzebują. To nie jest moja pierwsza pielgrzymka, więc to nie jest tak, że nagle pojawił się pomysł. Akurat znalazłem kilka dni czasu i tak z dnia na dzień postanowiłem po prostu spakować plecak i iść. Pielgrzymka 83, bo wtedy byłem, czyli zapadła komuna, co tylko zawieszony stan wojenny, sytuacja bardzo niepokojąca w kraju, taka zapalna, powiedzmy. No i właściwie, tak na dobrą sprawę, wtedy jeszcze nikt nie wiedział, w jakim kierunku to pójdzie. I szedłem wtedy przez te 8 dni z taką właśnie intencją, żeby w tym naszym kochanym kraju, w tej naszej kochanej ojczyźnie się to jakoś poukładało. No i myślę, że się dużo poukładało, no i jak gdyby jestem znowu. Zatoczyło to jakąś tam pętelkę.